Witam wszystkich. Zaczniemy dzisiaj nową serię Euro Trucka. Będę musiał tą muzykę wyciszyć. Wrocław, moje miasto, województwo. Nie. Okej, zaczniemy od mojego województwa. Siedzibę założymy. Mojej przyszłej firmy, chyba, albo niedoszłej. Zobaczymy, jak to będzie, jak się rozwinie moja działalność jako kierowcy LKW. Tak, LKW, albo ciężarówki, jak wolę. Niech się poskładają po literce LKW. Będą wiedzieć, co jest LKW. Ci, co nie wiedzą. Ja nie będę tłumaczył. Dobra, idziemy dalej. I tak by połowa nie zrozumiała. To lepiej, jakby sobie sami sprawdzili, co to jest LKW. O, widzisz, teraz powinno działać to. Jak ja uwielbiam ten kurwa, to są zaczynać. Mamma mia. Zawsze mam problemy stąd wyjechać. Z kanionu. Dobra, drugie przejście. Trzecie, czwarte, piąte, dalej. Normalnie uwielbiam ten sam wjeżdżać. Nie lubię tych kamieniołomów, czy co to jest. Mówię, z kamieniołomy. Albo jakaś firma, nie wiem, żwiru albo czegoś. Kamieniokrusca. Dobra. Trzeba będzie jakoś stąd ruszyć. Na pewno się zgubię. Normalka. Czekaj. Ach. Tak. Normalnie uwielbiam ten zapach. Ale może mi się uda tym razem nie zgubić. Dzwonią do kościoła chyba. I tak nie pójdę. Szatanów w kościele nie przyjmują. Udało się wyjechać, ja pierdzielę. W pale się nie mieści. Nie, to żonka po kuchni się szwątka. Rozbija się od kątka do kątka. Nie, koleżanka. Dobra. Ja tu.
Ciekawe będzie, jak wjadę do miasta. Normalnie nie powinna ciąć, bo nie działo, nie ciało. Nie, nie laje. Nie wiem. Lagi jak to lagi. O, Wrocław. Ale ja muszę na Praga. Chyba. U! Z krowami bym się zderzył. Mama. Pogoda piękna. Nie chwal się, że jedziesz z Kanią, ja też jadę z Kanią. Się chwali. 25 stopni mamy Celsjusza. Upał. O, widzisz. Afrykańskie warunki. Oj, może lepiej nie. Ta. Kurde, Skania chyba kataru dostała. Jeżeli chodzi o no, multiplayer, to nie gram. Znaczy gram, ale nie będę nagrywał z tego filmu. Bo nie już. Wolę sobie single player porać. Spokój bynajmniej. Gram sobie na multiplayer i na prywatnie. Muszę kupić jej chusteczki higieniczne, bo się osmarkała biedaczka. Zieleń mamy, piękno! Na... Ej, zielona! W ATS-ie jest jakoś taka niezielona zabawa. O, o! A, muszę na lewo. No widzisz, Bauer na polu pracuje, znaczy pracował, posadził kartofle, chyba. Albo buroki. A nie ziemniaki. Nawet wie, że mamy telekomunikacyjną, chyba. No.
jedziemy dalej. Znowu se kichła, na zdrowie. Baloty już zbalowane, siano czeka. Albo słoma. Nie siano, nie słoma. Siano robimy z trawy chyba, nie? No. Dobra, dobra. Kurde, tej nawi prawie nie widzę, nie wiem czego. Kawałek muru zostało, chyba po bunkrach nazi. Nie powiem jakich. Nie wolno. No. O, pociąg pojechał. Ekspres. Towarowy. Widzicie, papa Smurf się zbliża, to i szlapany się otwierają. Pociąg uciekł. Tak, tak. Sobie rolnik zagrodził swoje pole, pewnie mu kradną. To złodzieje. Ale widzisz, przynajmniej w Polsce, gdzie my to jesteśmy chyba? W Polsce, dobrze mówię, mamy asfalty czarne. Ciemne. Nie? Tak. No. Bo jeszcze tak szczerze nie widziałem białego asfaltu. W Ameryce był. Nie. Ani na wierzchni, dobra. To nerwuje. Takie ścinanie, lagowanie, nie wiem czego. U, bro, brno! Ej, tu muszę jechać. Chłopaki już na światłach walą. Ja nie berę, po co? Widno. Jakąś piłkę na słupie tam zawiesili wielką. O, słoneczniki. Uwielbiam słoneczniki. Wprost przeciwnie do jednego youtubera, nie powiem jakiego, bo nie będę mu robił reklamy. Pewny youtuber taki. Nienawidzi słoneczników.
Może jest i więcej takich, ale ja wiem o jednym, co mu przeszkadza. Mi to nie przeszkadza. Słonecznik jest słonecznik, ozdoba. A w smaku też dobry. A to, jaki problem? To drzewa też powinny zniknąć, bo jest ich za dużo. Normalnie. I są niebezpieczne, bo może dojść do czołowego. Tak? A jak zrobię czołowe ze słonecznikiem, to raczej się nic nie stanie. No. Biedny słonecznik tylko umrze. O, policaj, bez jaj. No. No jedzie. Mamma mia. Dlaczego? Ej, ja jadę w ogóle kompletnie źle słynę. Muszę ja tu nawrócić nielegalnie. Czekaj, jakby to teraz zrobić? Kurde. Gdzieś musiałem coś przegapić. Nie wiem, może tu jakoś mi się uda to nawrócić. Co jakiś ślepy? Nie no, nie. Tak się bawić nie będziemy. Jak mi nawigacja teraz nie pokaże jak i co, no to jestem w czarnym tyłku. Nie? Dobra, w niebieskim. Ale normalnie. Nie, dobrze, tędy dojadę. Tak się mówi, kurde. Tak się mówi. W dzisiejszych czasach. Dlaczego tą nawigację tak cienko widzę? Prawie w ogóle jej nie widzę, mogę powiedzieć. I dziwne, że przejechał jakieś skrzyżowanie albo co was. Teraz muszę nadrobić, chyba połowę drogi. Nie będę włączał radia, bo nie wiem, czy się YouTube nie dowali. Także wolę nie włączać w ogóle muzyki. Możemy posłuchać sobie serca naszej Skani. No. O, przekroczenie prędkości. Mam 200 euro. No. No ale jak... Dobra, przekroczenie prędkości nie będzie, bo jak ja... Nie wiem. Nie widzę tej nawigacji. No i nie widzę tam w ogóle ile tam pisze. Tam 60 czy 80 mama mi, ale na to wychodzi, że 80. Czegoś się zbliżam. No znowu nie przegapił jakiegoś zjazdu, bo będę jeździł do jutra. Nie, ale tu nie. Tu nie. Nie, muszę tu. No znowu mi się... Nie wiem czego. A już wiem czego. Jak policję widzi, to się ścina. No, jedziemy dalej.
muszę zmienić ten ustawienia na streamie z tymi, kurwa, z tymi zdjęciami. No, dojedziemy to w końcu do tego celu, czyli... No, właściwie tu muszę zobaczyć, ile tam kilometrów nam zostało tego a propos. A i znowu nie ten przycisk, bo nie mam nie. To 51. Tak, powinniśmy dojechać. No. Trochę żeśmy drogi nadłożyli, bo przejechałem jakiś. A już nawet wiem gdzie. Zamiast prosto, to bym skręcił w lewo na pewnym rozwidleniu. Ale. Znowu pola, znowu fajne widoki, a najlepiej mi się podoba, jak jest pole położone pod górką. Jak jedziesz z traktorem w jedną stronę, to jest dobrze, ale w drugą to musisz chyba na ręcznym zjeżdżać. Chyba, że pół trzyma. O, o! Aha, dobra, okej. Okay. To ręcznego nie musisz używać, bo się pół bro trzyma. Ale jak będziesz jeździł tylko na brunach, no to puga już nie ma. Puścił mnie? Dobry busik. No. Fajna skała, by się rozpędziło to i fajne by było skakanie na śniadanie. No, takżeśmy dojechaliśmy do mojego Wrocławia ulubionego. Oj, tu. Trzeba na gospodarstwo zajechać. Do Wrocławia żeśmy praktycznie nie dojechali. Najgal. Tak będę robił, tak jakby. ATS-ie. Nie chcę mi się z tym parkować na razie, nie chcę mi się z tym bawić. Automatycznie zaznaczymy przyczepę. Naczepę. Przyczepę. I jeden szajs. Ile to żeśmy kilometrów zrobiliśmy? No ale to było po tym, aha, bo nie, ja, dobra. Bo ten drogi nadłożyłem, bo żebym źle zrobił. Przejechany dystans 332 km, czas 5 godzin. Zużyte paliwo 165 litrów, 166 praktycznie. No i dobrze. O, nasz garaż. W takim to ja mojego psa trzymam. W takim czymś. Służy mu za budę. Ma tam wszystko, nawet włącznie z kablówką. Internet też? Też, internet też. Super.
Dobra. Garaż jak garaż, będzie kiedyś inny, chyba. Powodzenia. No to powodzenia, dzięki za życzenia. Dobra. To na tym zakończymy, do następnego razu. I już. Jak ktoś chce, albo może, albo ma możliwość, to może dać łapki w dół, albo w górę. Ale proszę pamiętać, że mój mąż to początkujący, więc zachęćcie go łapkami w górę. No. Dziękuję. Dobra, do usłyszenia.